Dzisiaj w samochody WB Car prezentujemy Państwu Audi C8. Samochód nowy, można tak powiedzieć. Udało kupić nam egzemplarz z śmiesznym przebiegiem, jak na samochód nowy. Miał dokładnie na liczniku, jak kupiliśmy go, 7980. W momencie, jak zjechaliśmy sobie z placu, gdzie samochód 980, gdzie samochody nam po prostu firma logistyczna transportująca do nas samochody rozładowała, dojechaliśmy i w tym momencie samochód ma przejechane 8000. Ale dla tych, którzy zastanawiają się, czy warto kupić taki samochód, pomimo tego, że jest to samochód z 2018 roku, powiem krótko, samochód ma przedłużoną gwarancję, czyli ma obowiązującą gwarancję fabryczną Audi do 2023 roku lub do limitu 100 tysięcy. Więc ten konkretny egzemplarz, stojąc w salonie, nie będzie się niczym różnił, jeżeli chodzi o jego warunki gwarancyjne w stosunku do samochodu nowego. A co zyskuje klient? Klient zyskuje to, że kupuje samochód kompletnie doposażony. Ja przelecę szybko tutaj wyposażenie tego samochodu, mogę coś pominąć, natomiast klient, jak będzie zdecydowany na zakup i będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, może albo do nas zadzwonić, albo sobie zweryfikować wyposażenie samochodu powinien, lub napisać do nas i ja w formie papierowej przedstawię kompletne wyposażenie samochodu. Dla ciekawych osób, które zastanawiają się, ile taki samochód w salonie kosztował, powiem krótko, samochód przekroczył, z tego co ja liczyłem, kwotę 600 tysięcy. To liczyłem i tak po kursie sprzed paru lat, w tym momencie przy kursie 4,650 ten samochód już wyjdzie grubo powyżej 600 tysięcy. Zaczynamy listę wyposażenia. Samochód z zewnątrz posiada pakiet stylistyczny S-Line, posiada lakier perłowy Daytona Grey, posiada najwyższy model lamp HD Matrix, charakteryzujący się tym, że lampy pracują sterowane całą jednostką zasilającą wewnątrz samochodu i objawia się to tym, że mamy takie powitania, które możemy sobie dodatkowo tam w komputerze samochodu programować, to dotyczy świateł przednich i tylnych. Mamy Night Vision, mamy system kamer 360 stopni i tutaj w stosunku do Audi C7 jest to fenomenalnie wszystko zaprogramowane. Można bajery robić sobie na zasadzie takiej, że widzimy samochód przed sobą, nawet włączanie świateł czy skręcanie kół, wszystko widzimy wewnątrz samochodu. Postaram się to, jak zostanie nam czasu, pokazać wewnątrz. Samochód wyposażony w pakiet systemów asystujących. Mamy tutaj aktywne radary zamontowane w przedniej części grilla. Mamy Line Assist, Sign Assist. Mamy oczywiście to, co wcześniej wspomniałem, Night Vision. Mamy pakiet stylistyczny Black, czyli samochód nie ma praktycznie poza znaczkami srebrnymi na butnikach przednich, znaczka S-Line, żadnych elementów srebrnych. Samochód dodatkowo doposażony jeszcze jest w czarne znaczki na przednim grillu, na tylnej klapie. Z zewnątrz charakterystyczne jeszcze rzeczy, które rzucają się w oczy, to jest head-up display. Mamy tutaj wszystkie informacje na przedniej części szyby przedniej i mamy najwyższy model nagłośnienia, czyli Bang & Olufsen wersji Advanced, czyli tutaj stopień doposażenia tego samochodu od strony muzycznej już jest stopowy. Dla przykładu wspomnę, że to jest koszt Bang & Olufsen Advanced w granicach gdzieś 40 tysięcy, jeżeli chodzi o dodatkowe doposażenie. Mamy oczywiście bardzo ładne, wielkie 21-calowe koła. Tutaj też jest dopłaty w granicach gdzieś ponad 20 tysięcy. Mamy tutaj najwyższy model, jeżeli chodzi o model doposażenia dodatkowego, jeżeli chodzi o zawieszenie i układ kierowniczy, bo mamy w samochodzie dynamiczny układ kierowniczy charakteryzujący się tym, że jest zmienne położenie listwy, która odpowiada za skręcanie kół. Mówiąc krótko, wykonujemy sporo mniejszy skręt na kierownicy, a samochód będzie nam skręcał więcej. Mamy pneumatyczne zawieszenie niezależnych osi, mamy oś tylną skrętną i mamy sportowy mechanizm różnicowy. To wszystko nam daje pakiet, który możemy sobie doposażyć i on kosztuje w granicach chyba gdzieś tam jest ponad 20 tysięcy. Wewnątrz samochodu mamy oczywiście następny pakiet wewnętrzny stylistyczny S-Line, a w nim pakiet skórzany, czyli skóra Valcona. Mamy najwyższy model nawigacji, czyli ta nawigacja z responsywnym dotykiem, czyli czujemy ten moment wciśnięcia po prostu przycisku na tych ciekłokrystalicznych wyświetlaczach. Mamy czarną podsufitkę, mamy dodatkowo serwo, czyli system domykający nam drzwi. I tutaj nie będę się już może bardziej rozpisywał przy wyposażeniu, bo tych elementów dodatkowego doposażenia jest naprawdę wiele, wiele więcej. Jest to kompletny samochód, jeżeli chodzi o
listy doposażenia. Przejdę może szybko do omówienia silnika, bo tu też jest kilka rodzajów tych silników 3-litrowych. Tutaj mamy ten mocniejszy, 286-konny, jest to miękka hybryda, czyli samochód jest wspomagany elektrycznym silnikiem i to bardzo fajnie pracuje w momencie, jeżeli kierowca będzie poruszał się w przedziale prędkości między, bodajże tam jest 80, a 150, mogę się mylić, i w momencie odjęcia nogi z pedału gazu, samochód wyłącza silnik spalinowy i żegluje tym silnikiem elektrycznym. To też, umówmy się, to nie jest na tyle mocny silnik, żeby pchał ten samochód do przodu, ale utrzymuje dość względnie długo tą trasę na tym silniku elektrycznym. Poruszaliśmy się, powiedzmy, chyba to był przedział 80 km i wyszło nam średnie spalanie tego samochodu na poziomie 6 litrów, ale nie staraliśmy się tutaj uprawiać jakiegoś eco-drivingu. Więc zakładam, że ktoś, jeżeli się mocno postara i skorzysta tutaj z tej opcji żeglowania, to zejście poniżej 6 litrów tym samochodem nie będzie stanowiło większego problemu. Samochód jest dodatkowo wyposażony w instalację 48-woltową, to w odróżnieniu do samochodów dwulitrowych jest wymagane przy pneumatycznym zawieszeniu. I tutaj, jeżeli ktoś szuka Audi C8 i będzie szukał, przebierał wśród samochodów dwulitrowych, to na pewno tam nie znajdzie pneumatycznego zawieszenia. Co ciekawe, 3-litrówki też nie wszystkie są wyposażone w pneumatyczne zawieszenie. Nasz egzemplarz jest egzemplarzem kompletnym. Tak jak wcześniej powiedziałem, śmieszny przebieg 7000, fabryczna gwarancja z limitem przebiegu 100 tysięcy km lub do zrobienia 2023 roku. Zerkamy wstępnie pod komorę silnika. Tam wiele też nie zobaczymy, bo cała ta komora silnika jest zabudowana, ale pokażemy, jak to wygląda. Cała C8 jest praktycznie aluminiowa, poza tylnymi błotnikami i dachem. Można zwrócić uwagę, że samochód z tym przebiegiem nie nosi praktycznie żadnych ślad i oznak jakiegokolwiek zużycia. Wszystkie tutaj elementy, jak ja tutaj przejeżdżam ręką, są gładkie, jak to niektórzy mówią, jak pupa niemowlęcia, więc tutaj nie znajdziemy żadnych odprysków. No tak jak powiedziałem, samochód nie będzie się niczym różnił w stosunku do samochodu, który stoi w salonie. Zakładam, że tam też stoją jakieś wersje demo z takimi niskimi przebiegami, więc mniej więcej tak ten samochód się prezentuje i tak on wygląda u nas. Wejdziemy sobie może teraz do wnętrza samochodu. Czy jeszcze, Wojtek, pokażemy z zewnątrz, czy dopiero wtedy do środka? Pokazałem już z zewnątrz. To może jeszcze przejdźmy może dookoła, pokażemy. Ale wewnątrz jeszcze, wiesz? Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć. Proszę zwrócić uwagę, ja szybko jeszcze pokażę na zużycie foteli. No to praktycznie tego zużycia tutaj nie ma. Jak jeżdżę ręką, widzicie Państwo, że na fotelach jeszcze jest taki charakterystyczny hamulec. Te fotele nie są jeszcze, nie dostały, ta skóra tak nie jest wyślizgana, tylko widać, że to jest wszystko nowe. Kierownica też nie ma praktycznie żadnych śladów zużycia, kompletnie nic. Wnętrze samochodu zostało tylko przez nas odkurzone, nie wymagało żadnych absolutnie zabiegów. Proszę zwrócić wszystkie uwagę na słupki, tutaj na tył szczelki. No wszystko jest nowe z tyłu, zakładam, nie siedział nikt w tym samochodzie. Z tyłu dodatkowo mamy też dwa porty USB. Najwyższy model klimatyzacji, czyli też jest panel klimatyzacyjny ciekłokrystaliczny z tyłu. Pokażemy, Wojtek, może jeszcze komorę bagażnika. No to tu wszystko, tak jak wcześniej powiedziałem, jest jak w samochodzie, który stoi w salonie. Tu mogę nawet podnieść. Tu nawet nikt chyba nie zaglądał. Zamkniemy szybko klapę i przejdziemy jeszcze, pokażemy tutaj i sobie wejdziemy za chwilę, bo jest zimno na polu. Nie ma elementów praktycznie, które w jakikolwiek sposób by wskazywały na to, że ten samochód ma przejechane 8 tysięcy. To jest samochód nowy. Co ważne, samochód jest przede wszystkim naszą własnością. Wystawiamy na samochód pełną fakturę VAT. Tutaj z leasingiem czy z zakupem na fakturę VAT nie ma absolutnie najmniejszych problemów. Dokładnie tam jest VIN i to sobie można rozkodować w salonie Audi. No to wchodzimy do środka. Domyk bardzo ładnie. Proszę zwrócić uwagę, jak ładnie on pracuje, domyka drzwi. To pomoże nam w tym, że podjeżdżając sobie pod dom, sąsiad nie będzie słyszał, kiedy my zatrzymaliśmy się w domu i wysiadamy z samochodu. Wnętrze samochodu, charakterystyczny zapach, który ja wyczuwam, nowych samochodów. Proszę? Może odpalić. Dobrze, odpalimy. Tu wszystko jest po prostu pachnące nowością. Tutaj żaden element nie nosi jakikolwiek śladów użytkowania. Przyciszymy, żeby nas nie wywalili z kanału YouTube. Zaraz sobie przyciszę.
Pokażemy może pokrótce. Kierownica trójramienna, ścięta, multifunkcyjna. Night Vision w tym momencie się nam nie odpali, bo jest automatycznie odpalany w momencie, jeżeli tam jest oświetlenie zewnętrzne o odpowiednim natężeniu. Tutaj mamy ładowarkę indukcyjną. Wszystko tak sztywno chodzi. Możemy sobie zamontować kartę SIM w tym slocie. Mamy tu dwa USB, ładowarka indukcyjna. Z tyłu, Wojtek, za tobą też chyba są, z tego co się nie mylę, dwa USB. Mamy też z tyłu roletkę elektryczną. Ja mogę ją w tym momencie włączyć. Zamyka się, włączając automatycznie wsteczny. W tym momencie roletka się nam automatycznie wyłączy. Dla tych, którzy jeszcze chcą zobaczyć, jak to samochód, Wojtek, ty tu będziesz dokładnie wiedział. Ja sobie mam tutaj nacisnąć na 3D, tak? Dokładnie. Teraz sobie mogę obrócić samochód i proszę zwrócić uwagę, jak to jest dopracowane. W momencie, jak zacznę skręcać koła, koła tutaj się nam skręcają. Fajną opcją jeszcze jest nawet światła, jak będę włączał kierunkowskaz. Kierunkowskaz też nam tutaj świeci. Jak sobie na przykład tutaj, nie wiem, powitalnie mrugnę do sąsiada, no to też tutaj widzimy, że te światła reagują. To widać, jak ten samochód jest dopracowany, jeżeli chodzi o software, jak on jest dopracowany, jeżeli chodzi o nowe technologie. Tutaj z nowych funkcji, które odpowiadają za bezpieczeństwo kierowcy, to powiem krótko. Jest system, który nadzoruje to, żeby kierowca po prostu sobie nie przysnął przy kierownicy. To będzie budziło kierowca tam kilka razy, albo drganie kierownicy, albo gdzieś tam hamulca czy gazu. Jeżeli kierowca dalej nie będzie reagował, objawi się to tym, że samochód po prostu będzie w stanie sam się zatrzymać. Dla tych, którzy nie są jeszcze zdecydowani na zakup tak doposażonego samochodu, to powiem krótko. Jeżeli ktoś planuje zakup C8 i gdzieś tam widział w ogłoszeniach, że znalazł to troszeczkę taniej, zwracajcie Państwo na to uwagę, jak ten samochód jest doposażony. Jeżeli ja bym miał dla siebie taki samochód kupować, chciałbym, żeby ten samochód był wyposażony maksymalnie. Wtedy mamy możliwość skorzystania z tego, że ten samochód jest tak technologicznie dopracowany, ale musi mieć te elementy tego doposażenia, które nam pozwolą cieszyć się tym komfortem podróżowania. W tym samochodzie są zamontowane podwójne szyby. Szyba przednia jest podgrzewana i co ciekawe, już w C8 Audi zrezygnowało z takich prążków, które niektórych po prostu denerwowały, bo były widoczne. Tutaj jest, już nie ma tych prążków, wszystkie szyby są dźwiękoszczelne. Jadąc wewnątrz tego samochodu i włączając sobie nagłośnienie Bang & Olufsen, działa? No mów. Więc tutaj, tak jak powiedziałem, przepraszam za krótką tam usterkę techniczną, ale zakładam, że mnie dobrze słychać i że jest wszystko ok. Tak jak powiedziałem wcześniej, w Audi C8 ta technologia poszła naprawdę bardzo do przodu i tutaj, gdyby nie ograniczenia prawne, zakładam, że ten samochód nawet mógłby poruszać się autonomicznie w zakresie, chyba żebym teraz też nie przesadził, w trzecim albo czwartym, czyli tu już naprawdę do tego, żeby samochód sam się poruszał, wiele nie trzeba, bo tutaj te układy nawet aktywnego tempomatu działają na zasadzie takiej, że samochód, który porusza się przed nami w ruchu miejskim, możemy sobie tutaj spokojnie gazetę czytać. Nie interesuje nas to, co się dzieje przed nami. Samochód będzie podążał, zatrzymywał się, samochód przed nami ruszy, ten samochód też ruszy. Więc naprawdę tutaj tych technologii jest sporo. Niektórzy piszą na forach Audi, że tak naprawdę prawdziwą Audi kupujemy dopiero od modelu A6 i trochę w tym prawdy jest, dlatego że jak obserwuję motoryzację, jak ona się rozwija, to nie jest pewnie też tajemnicą, że te materiały w niektórych modelach po prostu no, troszeczkę straciły na jakości. Natomiast tu muszę przyznać, że w A6 standard wykończenia tego samochodu jest naprawdę na najwyższym poziomie i tutaj w porównaniu z C7 nie widzę jakichkolwiek elementów, które by były w jakimkolwiek stopniu gorsze. Nawet to aluminium tutaj, które jest wykończone, ten D
dekor na drzwiach. Widać, że to jest faktycznie aluminium, ono jest zimne w dotyku. Tutaj nie ma możliwości, żeby cokolwiek zaczyszczało, żeby nawet przy pierwszym tylko pociągnięciu słychać, nic kompletnie tutaj nie czeszczy. Tutaj nawet jak dotykamy cokolwiek, wszystko jest zbite, to jest dalej A6. I tutaj, jeżeli ktoś by miał jakieś dodatkowe pytania, jeżeli chodzi o samą finalizację samochodu, jesteśmy jeszcze w stanie, chyba Wojtek, w tym roku doprowadzić, sfinalizować ten zakup. Więc mamy tutaj opiekunów z każdych chyba większych banków w Polsce, którzy zrobią praktycznie wszystko, żeby klient jeszcze na przykład, jak będzie mu zależało w tym roku, sobie rozliczyć ten samochód w kosztach firmy, dokończyć ten leasing w tym roku. Z fajnych rzeczy, które moglibyśmy jeszcze klientowi zaproponować, świadczymy tutaj usługę autodetalingu, możemy na samochodzie położyć powłokę kwarcowo-ceramiczną, robimy to osobiście ręcznie w naszym garażu, także samochód nigdzie nie będzie się przemieszczał i zostanie wszystko zrobione zgodnie ze sztuką. Tutaj możemy jeszcze dodatkowo zaoferować, jakby ktoś z klientów chciał sobie w jakikolwiek sposób zweryfikować ten samochód, możemy się umówić na badanie w salonie Audi, co najbliżej jest albo w Nowym Sączu, albo w Krakowie. Można sobie przysłać rzeczoznawcę. Przy leasingu też często pojawiają się tutaj panowie z Dekry, którzy za Państwa zweryfikują stan techniczny. Na koniec jeszcze zbadam czujnikiem lakieru sobie tutaj cały samochód, ale to zrobię dość szybko i każdy element będzie pokazywał wskazania. Nie robiłem tego na początku z racji tej, że po prostu jest troszeczkę zimno na polu i też nie chcieliśmy, żeby to tak odbyło się szybko i niesprawnie. Dodatkowo jeszcze tutaj, nie wiem czy wspominałem, mamy możliwość sobie programowania przycisków bram garażowych, czyli mówiąc krótko, mamy bodajże 3 otwierania, czyli możemy sobie otwierać z tego przycisku pierwszą bramę wjazdową, no i mamy jeszcze 2 bramy garażową, jedną powiedzmy w firmie, drugą w domu. To też fajna opcja, nie musimy wtedy wozić przy sobie dodatkowych kluczyków. Oczywiście samochód jest wyposażony w kluczyk komfortowy, mamy do dyspozycji 2 kluczyki. Oświetlenie ambientowe. Dokładnie, wewnątrz samochodu jeszcze jest oświetlenie ambientowe, to dla tych, którzy się zastanawiają, co to jest, czyli w momencie jak wybieramy sobie, tutaj też samochód będzie automatycznie już się obniżał, jakikolwiek tryb, możemy sobie przyjąć, że inżynierowie Audi zaprogramowali dany kolor i tutaj cały ten panel będzie podświetlany albo w kolorze niebieskim, czerwonym, bądź możemy sobie z całej gamy tych kolorów wybierać osobiście. Dla ciekawości jeszcze powiem, że nawet to tutaj napis Quattro też w nocy się bardzo ładnie świeci. Możemy też komuś jakieś filmy dodatkowe dosłać, jeżeli bym sobie życzył jakiś element samochodu, który po prostu był gdzieś tam niedokładnie sfilmowany w trakcie naszej prezentacji, to też możemy bez najmniejszego problemu dograć. Są 2 kluczyki, jest książka serwisowa, jest naklejka, wlepka taka w książce obsługi, która jest potrzebna i wymagana do gwarancji. I tutaj jest zdrapka, która nam umożliwi korzystanie z Audi Connect. Ciekawa funkcja, dodatkowo będziemy widzieli wszystko, co dzieje się w naszym samochodzie na naszym smartfonie, łącznie z książką cyfrową, łącznie ze stanem paliwa, łącznie ze stanem AdBlue. Chyba, nie wiem, czy nie ma stanu naładowania akumulatora, możemy sobie mrugać światłami, zamykać zdalnie, otwierać samochód. Także tych funkcji jest sporo. Wyłączę samochód, przejdziemy i zbadamy czujnikiem lakieru bardzo dokładnie całe poszycie samochodu i na tym zakończymy. Słychać mnie dobrze, tak? Gdzie mam mikrofon? Na telefonie. Tylko na telefonie, ten to będziesz musiał mnie spodziewać, nie? A dobra, no to lecimy. Ja tutaj zacznę z tamtej strony. Dobra, zaczniemy od tamtej strony. Będziemy musieli gdzieś tam wrzucić. Tak, pewnie się bateria wyładowała. Dobra, lecimy. Wszystkie wskazania, które tutaj Państwu będą pokazywały w zakresie między powiedzmy 50, bo to są też różne elementy. My mamy czujnik, który przełącza się automatycznie. Tu mamy do czynienia z powłoką metalową, czyli w momencie, jak ja sobie już będę zmieniał, to czujnik pokaże, że przechodzę na elementy aluminiowe. No i te wahania gdzieś tam, ten czujnik też tak nie jest super skalibrowany, mogą być, ale to są naprawdę wartości jakichś mikronów. Więc te wartości wszystkie w tym momencie, które się pokazują, świadczą o tym, że mamy powłokę, no tutaj muszę przyciskać mocniej. No, on się gdzieś tam troszeczkę rozkalibrował, powinien troszeczkę więcej pokazywać. No, dokładnie, ale będzie. No, trzeba go tam. Ale widzimy, że jest tak, jak ma być.
wszystkie wskazania, powiedzmy, powyżej 300 świadczą o tym, że gdzieś tam jest już druga powłoka lakieru. Natomiast tam, gdzie jest wszystko tak, jak u nas teraz się pokazuje, świadczy to o tym, że mamy oryginalną powłokę lakierniczą, taka jaka wyszła z serwisu, z salonu, przepraszam, z fabryki Audi. Tutaj jeszcze od razu, jak jestem w tym momencie, szyba jest, też widzę, oryginalna Audi, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do stanu. Jedziemy sobie pomalutku, maska aluminiowa też rzeczywiście. Sprawdzamy sobie mału, element po elemencie, fragment po fragmencie, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, że samochód jest samochodem bezwypadkowym i bezkolizyjnym i nie był malowany ani naprawiany. Podjeżdżamy sobie tutaj. Jeszcze raz. Sprawdzamy dokładnie i przechodzimy na drzwi. Koła te 21-calowe. Aha, jeszcze tam jakby ktoś pytał, no to opony, wiadomo, przy przebiegu 8000 nie mogły się zużyć, więc są oryginalne. No i są praktycznie nowe. Czyli długości nie jest. No, są nowe, nie wymagają wymiany. No bo samochód ma przejechane 8000, więc się nie mogły zużyć. Tu jest właśnie taki element, który po naciśnięciu samochód się zamknie. Mamy lusterka zewnętrzne z funkcją antyoślepieniową. Też jest opcja dodatkowo płatna. No i chyba największy też atut z zewnątrz tego samochodu to ten lakier Daytona Grau w połączeniu z pakietem Black. Naprawdę wygląda rewelacyjnie. Ktoś jeszcze pomyślał o tym, żeby sobie dołożyć dodatkowo czarne znaczki, więc tutaj został tylko emblemat Quattro, czarne znaczki, no i to już oryginalna listwa i dodatkowo jeszcze pakiet stylistyczny S-Line, tutaj charakteryzujący się tym, że mamy takie spoilery, dyfuzory w tylnej części, też właśnie nawiązują do sportowego charakteru tego modelu. Gdyby ktoś był zainteresowany dodatkowymi informacjami, to zapraszamy na nasz Facebook, można też nas pytać telefonicznie, mailowo. Można też oglądać nasze filmy na kanale YouTube. Można też wejść na naszą stronę i tam wszelkie informacje o naszej firmie są dostępne. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.